Szczęść Boże, jako biskup od młodzieży ciągle szukam kapłanów, którzy oddaliby swoje serce ludziom młodym i byli gotowi z pasją pracować dla ich duchowego i intelektualnego dobra. Czy ich znajduję? Oczywiście tak, jest bardzo wielu takich kapłanów z pasją w Polsce, z pasją młodzieżową. Ale my wszyscy, którzy dzisiaj pracujemy z młodzieżą, mamy też swoich poprzedników, którzy nauczyli nas tej pasji. Jedną z tych postaci był ksiądz prałat Antoni Sołtysik, wielki twórca odnowionego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Grup Apostolskich w Polsce, w Kościele w naszej Ojczyźnie. Miałem okazję poznać go osobiście w roku 1995, kiedy rozpocząłem swoją pracę jako dyrektor Biura Światowych Dni Młodzieży. Wtedy poznaliśmy się we włoskim Loreto i tam mogliśmy sobie po raz pierwszy pogadać ze sobą. Później wiele razy śledziłem działania księdza prałata i na jego miłości do młodego człowieka, ale także na miłości do Jezusa i do Kościoła, którą przekazywał młodemu człowiekowi, chciałem budować także swoją posługę wobec ludzi młodych aż do tego czasu. Z wielką przyjemnością trzymam dzisiaj w dłoniach tę oto pozycję, kapłan z pasją młodzieżową o księdzu prałacie Antonim, z nadzieją, że wszyscy, którzy chcą być bliżej młodych, po przeczytaniu tej lektury takimi się staną. Dlatego polecam ją wszystkim księżom, ale także wszystkim wychowawcom, animatorom ludzi młodych, aby mogli w ten sposób budować swoją postawę i swoją misję wobec młodego człowieka. A jak bardzo dzisiaj potrzeba wartości duchowych młodym ludziom, to wiemy o tym doskonale. Polecam tę pozycję przez wydawnictwo i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Gotów i przez wydawnictwo świętego Stanisława, biskupa i męczennika archidiecezji krakowskiej. Szczęść Boże i szukam nadal ludzi oddanych z pasją w duszpasterstwie młodzieży.